Witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować smartfon LG L9 drugiej generacji. No i tak, na tym filmiku skupimy się na teście wydajności tego telefonu i wejdziemy w benchmark AnTuTu. Ok, wczytuje nam się benchmark, dobra. No i zaczynamy, klikamy test. Będzie testowany procesor RAM, procesor graficzny. Dobra, odburzamy test i zobaczymy, jaki będzie wynik. Co mogę powiedzieć o tym smartfonie? Posiada on dwurdzeniowy procesor, taktowany 1,4 GHz, wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala w rozdzielczości 720p, jest to rozdzielczość HD. Smartfon posiada 8-megapikselowy aparat, lampę flash. Tutaj mamy złącze mikro USB. Dobra. No i tak, czekamy na rezultat. Na rezultat benchmarku. Telefon wygląda dosyć solidnie. Fajny model od LG. Jest to młodszy brat LG L9. Podobnie wizualny, parametrowo troszeczkę lepszy. I drugą generację L9 trochę zmniejszono. Co mi się wydaje na plus. Bardziej poręczny telefon, lepiej leży w dłoni. Dobra, skupmy się na tym benchmarku. Jeszcze parę procent zostało do ukończenia. I zobaczymy, jaki będzie wynik. Dobra, tutaj mamy. Teraz różny test na FPS i ile osiągnie procesor. Ok, mamy wczytywanie na następny test. Grafiki 3D. Tutaj mamy widoczne FPS-y. Nie za bardzo widać. Na tej kamerce 24 fps pokazuje. No ale skupmy się na ogólnym wyniku testu. Zaraz powinien wyskoczyć. Jeśli chodzi o jakość aparatu, to możecie zobaczyć jakość aparatu na moich innych filmikach, bo aktualnie kręcę tym telefonem różne wideo recenzje. No i tak, dobra, mamy tutaj pokazane statystyki Samsunga, Galaxy S4 Note i różnych producentów. Musimy włączyć Wi-Fi, żeby nam pokazało nasz rezultat. Zaraz powinno się połączyć. OK. No i nie wiem, co jest. Może tutaj, o, dokładnie, nasz wynik to 14927. Tutaj mamy poszczególne dane. Kurczę, ten aparat cyfrowy nie za bardzo się sprawdza w recenzjach, więc może opiszę. Procesor uzyskał 1010 punktów. RAM
457 to jest RAM Operation, RAM Speed 968, grafika 2D w rozdzielczości HD 825 i grafika 3D 5120. No i tutaj mamy I.O., no to mamy Starcz I.O. 819 i DATS Based I.O. 640. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy jeszcze raz potwierdzenie wyniku naszego LG L9 drugiej generacji. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja wideo recenzja. Na pewno będzie ich więcej. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Piszcie komentarze. Chętnie nagram jeszcze więcej wideo recenzji, nawet i tego modelu mojego telefonu LG L9 drugiej generacji. Piszcie, co chcecie o nim wiedzieć. Staram się opowiedzieć to w następnych wideo recenzjach. No i do usłyszenia. Cześć.